Maja i Edyta to dwie uczestniczki dzisiejszego odcinka Metamorfoz, a skoro dwie, to oznacza to konkurs, do udziału w którym jak zawsze Państwa zachęcamy. My prezentujemy, a nasi widzowie dzwoniąc opowiadają się za jedną z dwóch metamorfoz. Wśród tych, którzy oddadzą swój głos, wylosujemy jedną osobę, która będzie mogła wybrać sobie biżuterię w sklepie Ryłko lub Lena Largo. Maja jest uczennicą Technikum Hotelarstwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, trzecią już z tej szkoły, która dostała się do finału Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i pierwszą, która przed finałowym konkursem wystąpi w programie Metamorfozy. Nasze stylistki popracują nad jej wizerunkiem. Ten na Olimpiadzie będzie równie ważny jak i wiedza. Hotelarstwo oczywiście, wygląd recepcjonisty jest twarzą całego obiektu. Maja recepcjonistką oczywiście nie jest, ale w takiej roli wystąpi na Olimpiadzie, dlatego nasze stylistki zrobią wszystko, by wyglądała doskonale. W programie wystąpi Edyta, która już raz u nas była. Kilka lat temu, kiedy to po raz pierwszy występowała w Metamorfozach, była jeszcze nastolatką. Dziś jest już mamą dwójki dzieci, 5-letniego Pawła i 4-miesięcznej Matyldy, która towarzyszy mamie podczas nagrywania programu. Wraz z pojawieniem się dzieci, życie Edyty zmieniło się diametralnie, ale jedyne, co pozostało niezmienne, to jej pasje. Tańczę. Całe życie taniec towarzyszy mi od, w sumie odkąd, nie wiem, 5 lat skończyłam, czyli miałam tyle, co mój syn teraz. Tańczyłam prawie 10 lat tańce ludowe. Później trochę zahaczyłam o taniec współczesny, a teraz tańczę taniec orientalny. To właśnie z myślą o tańcu i występach Edyta stara się zapuszczać włosy, ale jak wiadomo po ciąży ich kondycja pozostawia sporo do życzenia. Edyta ma nadzieję, że Violetta, która zajmie się jej włosami, znajdzie na to jakiś sposób. Chludny, elegancki wygląd oraz profesjonalny strój jest podstawą osób pracujących na recepcji hotelowej. Oczywiście makijaż nie może być zbyt krzykliwy i wyzywający. Musi być to delikatny makijaż, nie zwracający uwagi. Włosy, jeśli są długie, powinny być upięte, nie zwisające, jakoś z przodu te kosmyki. I najczęstszym rozwiązaniem jest garsonka. Wszystko oczywiście w jednym tonie, w jednym kolorze. Maja wystąpi w firmowym stroju szkolnym, a jest to spódnica przed kolano, biała koszula i ciemna kamizelka. W jakiej wystąpi fryzurze, to się okaże, ale łatwiej jej będzie wybrać, gdy stylistka jej podpowie, jak mogłaby się uczesać. Włosami Mai zajmie się Ania, jednak zanim rozpocznie pracę nad fryzurą, zadba o kondycję włosów. Podetniemy dzisiaj końcóweczki, odświeżymy te końce, kolorku nie będziemy robić. Żeby poprawić kondycję włosów, Ania nałoży maskę. One są bardzo suche, takie właśnie czuję, jakby były wcześniej rozjaśniane. Ania skoryguje też kształt grzywki. Edyta ma nadzieję, że Violetta, która zajmie się jej włosami, znajdzie na to jakiś sposób. Cały czas staram się zapuszczać, co mi ciężko idzie. Już się parę razy zahaczyłam właśnie, czy pójść do tego fryzjera, czy nie pójść, ale no, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze trochę zapuścić, bo do tańca to bardzo pasuje. Pasuje na pewno, ale czy pasować też będzie fryzjerce, która ma sporo zastrzeżeń co do kondycji włosów Edyty? Ze względu na to, że to jest po ciąży, czyli ten włos tak troszeczkę się sypie. I tutaj mam listę życzeń, a teraz powiem, co ja mogę zrobić z tej listy życzeń. Mają być zawsze spięte, tak. Schludne, eleganckie upięcia. I na jedną fajnie, i na drugą fajnie. Obojętnie na którą będzie miała te włosy, czy w ten sposób, to będzie ładnie wyglądała. Nawet można je tak ładnie zwijać, co nie, żeby one były ładnie wyglądały. Ogólnie mają być po prostu spięte. I naturalnie wyglądać, nie jakieś tam koki, bo to nie jest bal sylwestrowy, prawda? Ma być estetycznie i naturalnie z uwagi na wiek Mai. Jest młodą dziewczyną, która chyba nie chciałaby fryzurą dodawać sobie lat. Ani występując w konkursie, ani tym bardziej na co dzień. Jedno jest pewne, nawet najładniejsza fryzura nie będzie prezentowała się dobrze, jeżeli włosy nie będą błyszczeć. One po prostu też muszą nabrać życia, je trzeba tak mocno odżywić, żeby one ładnie wyglądały. A na co dzień one jak najbardziej mogą być rozpuszczone, prawda?
Ania zaproponuje Mai kilka wersji upięć. Wszystkie będą na boku, bo zdaniem fryzjerki w upięciach na boku będzie jej najładniej. Czekamy zatem na pierwszą wersję fryzury recepcjonistki. Edyta chciałaby zachować długość i nie miałaby nic przeciwko temu, by włosy były jaśniejsze, a nawet trochę bardziej niż jaśniejsze. One mają nie być dużo ścięte, tak? To warunek był taki, że mają być dłuższe, bo do tańca. I to rozumiem i szanuję jak najbardziej, ale wyklucza się jedna rzecz. Do blondu w ten sposób nie dojdziemy, bo jest za dużo przeciwwskazań takich w tej chwili, na obecną chwilę szkoda by było, żeby robić jakieś silniejsze zabiegi chemiczne, skoro one są w takiej kondycji, więc zrobimy sobie coś na zasadzie sombre, czyli takiego delikatnego podjaśniania, żeby już zmierzać w późniejszym etapie do jaśniejszych kolorów, ale to będzie bardzo subtelne i bardzo delikatne. Tylko z tego względu, że nie mogę ściąć włosów, to jest jedna sprawa, bo tak jak mówiłaś, mają być dłuższe. A druga sprawa, że po zabiegu, po ciąży, lepiej sobie odpuścić jakieś silniejsze, inwazyjne zabiegi chemiczne. Jedno jest pewne, jak mają być włosy, to blondu nie będzie. Tymczasem Ania zrobiła już pierwszą wersję fryzury, w której Maja mogłaby wystąpić przed komisją konkursową. To delikatny koczek upięty na prawym boku, do tego prosta grzywka. Druga wersja to włosy luźno spięte z tyłu. Obydwie fryzury Maja mogłaby zrobić sama. Warunkiem jest wcześniejsze nakręcenie włosów na wałki, by te zyskały na objętości. Mai zdecydowanie lepiej podoba się druga wersja. Trzecia fryzurka też będzie swobodna, ale będzie wymagała nieco więcej precyzji. To elegancka wersja kucyka. Maja będzie miała trudny wybór. Podoba mi się. Pewne jest jedno. Pomysł, by upięcie zrobić na boku, to ciekawe rozwiązanie. Niestandardowe i, co najważniejsze, jak najbardziej pasuje Mai. A jaki pasuje jej makijaż, przekonamy się już za chwilę. Tymczasem Violetta już prawie poradziła sobie z fryzurą. Edyta wyjdzie od fryzjera z burzą loków. To idealna fryzura na scenę do tańca orientalnego, ale nie ma wątpliwości, że wymaga sporo pracy i cierpliwości. Włosy gdzieniegdzie mają jaśniejsze refleksy, ale do blondu jeszcze długa droga. O wiele krótsza do fotela wizażystki, gdzie za chwilę Edyta przekona się, jak pięknie może wyglądać w dobrze dobranym i wykonanym makijażu. Dzisiejsza stylizacja, jeśli chodzi o Pani paznokcie, są to paznokcie zbudowane na naturalnej płytce paznokcia. Z tego względu, że ma Pani ją bardzo fajną, długą. Palce są bardzo zgrabne. Nalałam Pani tylko, tutaj zbudowałam na płytce paznokcia żelem, tak aby zachować krzywą C. Jeśli chodzi o kolor, zaproponowałam tutaj kolor pudrowy róż, tak aby pasował do takiej dzisiejszej naszej stylizacji, bardzo delikatnej, odnoszącej się do tego, co Pani chciałaby wykonywać w przyszłości. Ja jestem związana z hotelarstwem, tak aby paznokcie wyglądały na zadbane, eleganckie. Paznokcie w pełni spełniają wymogi nakładane przy pracy w recepcji, a to oznacza, że z takimi paznokciami Maja może śmiało stawać do konkursu. Ponieważ Pani sobie bardzo fajnie radzi z dzieciaczkami dwójką, niedawno urodziła drugie dziecko, ale bardzo fajnie wykonuje swoją pasję życiową, jaką jest taniec. Dlatego zaproponowałyśmy paznokcie takie troszeczkę odważniejsze. Dwa zrobiłam w kolorze takiego turkusu, ciemniejszego troszeczkę. Jeden biały i dwa takie turkusowe, typowe zielone. Z tym, że na białym paznokciu naniosłam tutaj te dwa kolorki, żeby nam współgrały razem. Zaproponuję Pani tutaj taki makijaż typowy do zawodu, które chciałaby Pani sobie kiedyś wykonywać, tak? Czyli taka troszeczkę inna propozycja niż ogólnie Pani się maluje na co dzień. Violetta zacznie od naniesienia podkładu. Wybierze do tego pędzelek, za pomocą którego dokładnie pokryje twarz pudrem. Gąbką wyrówna warstwę podkładu. Jeśli jesteśmy młode, ładne, to delikatnie trzeba nam
Wystarczy nam tylko zadbać o tę cerę, żeby była nieskazitelna. Tutaj w Pani przypadku bardzo ważnym jest, żeby używać taki bardzo lekki podkład, tak? Ponieważ jest dosyć taka sucha skóra. Pod oczy Violetta naniesie korektor, żeby dokładnie rozświetlić miejsca na górnej i dolnej powiece. A już teraz czas na konturowanie twarzy. Można sobie robić to bronzerami, jak i korektorkami, czyli taki korektor troszeczkę dążenie do takiego owalu. Wiadomo, jeśli chodzi o później o pracę, prawda, biała koszula, jakieś fajne spodenki czy spódniczka, to zależy od tego, kto jakie ma wymagania. Takich beżowo-ciemnych. Tak, całą tą ruchomą powiekę. Beżowym cieniem Violetta podkreśli też dolną powiekę. Po nałożeniu beżu na środkową część górnej powieki nałoży bardzo jasny cień. Żeby nadać nam świeżości i żeby tak jakby podnieść nam oko, w załamaniu, które tutaj mamy nad powieką, malujemy sobie takim ciemniejszym, troszeczkę beżowym cieniem. Ciemniejszy cień trzeba dokładnie rozetrzeć pędzelkiem. Tym samym cieniem Violetta podkreśli dolną powiekę. Pani ma tak długie swoje rzęsy, że naprawdę nie potrzeba tu jest, do tego typu makijażu oczywiście, nie potrzeba jest tutaj dodawania nam kredki, żeby spotęgować jeszcze tą wyrazistość oczu. Pani ma dosyć ciemne te obramówki, żeby jeszcze rozświetlić to oko, dodamy takiego troszeczkę różu, dodać takiej świeżości, tak? Młodzieńczości. Aby otworzyć oko, możemy sobie w kącikach dodać takiego troszeczkę odpojaramy, wręcz białego cienia. Dokładnie nam przeczesać rzęsy, bo tutaj dla Pani naprawdę nic cieniami nie trzeba nadrabiać, tylko wystarczy ładnie wytuszować rzęsy. Patrzymy na górę. Jeśli oczywiście miałby być to bardziej taki makijaż wyjściowy, czy idziemy na wieczór, czy jest jakaś impreza, możemy sobie kilkakrotnie przetuszować te rzęsy. Natomiast jeśli chodzi do pracy, to tak delikatnie, żeby, jeśli ktoś oczywiście ma takie rzęsy tutaj jak Pani. Jeśli chodzi o róż, wcześniej użyłam troszeczkę korektora, żeby wymodelować twarz. Teraz to nadrobimy jeszcze troszeczkę różem. Oczywiście nie trzeba jakoś tak, masz bardzo ładną twarz, wystarczy tylko delikatnie zwęzić nosek, bródkę i możesz sobie tylko bronzerem delikatnie dać na kości policzkowe, znaczy niżej kości policzkowej, żeby sobie wysmuklić jeszcze sobie troszeczkę. Poprawimy. Wysmuklić sobie tutaj tylko troszeczkę kości. A delikatnie możemy sobie dać różu, żeby dodać takiej świeżości. Po dokładnym wytuszowaniu rzęs i nałożeniu różu pozostało już tylko nałożenie pomadki. Violetta użyje pomadki w kolorze delikatnego różu. Na pomadkę nałoży też błyszczyk w podobnym kolorze. Proszę sobie zobaczyć makijaż. A to jest moja propozycja makijażu do pracy, takiego codziennego makijażu do pracy, do zawodu, który Pani chciałaby kiedyś wykonywać. W makijażu Edyty bardzo ważną rolę odgrywają brwi, których kształt wizażystka namaluje henną, przez co Edyta będzie się nimi cieszyć przez dłuższy czas. Makijaż na występ może być taki troszeczkę mocniejszy, prawda? Także zaszalejemy tutaj. Pamiętając o tym, jak dążymy do owalu, rozświetlamy te miejsca, które są nam najbardziej widoczne, czyli te, które chcemy, żeby nam się rozświetliły. Natomiast przy, tak jak tutaj ma Pani taką troszeczkę podłużną twarz, korygujemy sobie podbródek oraz policzki i delikatnie ten jeden róg czoła, tak? Tak, aby kształt nam jak najbardziej przypominał owal. A już teraz czas na matujący fluid, który wyrówna koloryt cery. I tak jak wcześniej Pani obiecałam, dokleimy Pani rzęsy, żeby nadać efektu takiego powłoczystego spojrzenia. Rzęsy będę doklejała w dwóch rozmiarkach, w longach i longi i mediumki, z tego względu, żeby na końcach podnieść troszeczkę to oko, tą całą powiekę.
Doklejanie rzęs wymaga niezwykłej precyzji, szczególnie w przypadku rzęs, które przykleja się w kępkach. Każdą trzeba rozmieścić w regularnych odstępach, by całość sprawiała wrażenie naturalności. Specjalny klej, który podczas przyklejania ma biały kolor, po wyschnięciu staje się niewidoczny. Z każdą kolejną kępką rzęs spojrzenie Edyty staje się piękniejsze. Na rzęsach jednak nie koniec. Prawdziwego charakteru nadadzą makijażowi czarne kreski, które Violetta wyrysuje na górnej i dolnej powiece. I na pewno nie będą to delikatne kreseczki. Żeby nam się to ładnie utrzymywało, patrzymy się do góry. Troszeczkę sobie zaznaczymy ten dolny kontur. Wykonane wcześniej kredką kreski Violetta starannie poprawi jeszcze specjalnym flamastrem. Na zakończenie pozostało jeszcze delikatne nałożenie różu na policzki. Róż zagości także na ustach Edyty. To jest moja propozycja dla Pani, jeśli chodzi o makijaż typowy na występ do Pani pracy. Oczywiście i utrzymuje się on bardzo długo. U Pani wystarczy wykonturować po prostu tylko kości policzkowe i ładnie podkreślić oko. I proszę bardzo. A już teraz wybieramy się do sklepu Lena Largo, gdzie dla eleganckiej Mai wybierzemy eleganckie stroje. Już wiadomo, że na konkurs Maja założy firmowy strój szkolny, białą bluzkę, ciemną spódnicę i kamizelkę. Dlatego problem wyboru konkursowego stroju mamy z głowy. Z tym większą przyjemnością, bez jakichkolwiek ograniczeń, oddamy się przeszukiwaniom sklepowych wieszaków. Pierwsza stylizacja stawia na elegancję. Wykorzystamy klasyczne zestawienie bieli z czernią. Wybieramy wąskie czarne spodnie z modnym, wysokim stanem i prostą białą bluzkę. Charakteru stylizacji dodaje krótka czarna kurtka w rokowym stylu. Brak biżuteryjnych dodatków rekompensują błyszczące elementy ozdabiające czarne buty o klasycznym fasonie. Całość dopełnia czarna pikowana torba na srebrnym łańcuszku. W drugiej stylizacji klasyczną białą koszulę zastąpimy bluzką o fantazyjnym wzorze, zaś miejsce rokowej kurteczki zajmie długi do kolan szary płaszcz. Tym razem rolę dodatku odegra duża, pojemna torba w odcieniu pastelowego różu. W kolejnej odsłonie proste czarne spodnie zastąpi delikatnie rozkloszowana sukienka w tym samym kolorze, którą zdobi ażurowa aplikacja. Długie rękawy i ozdobne wykończenie dekoltu dodają sukience elegancji. Do kreacji Maja wybrała klasyczne czarne szpilki z błyszczącym wykończeniem. Głęboką czerń przełamujemy pastelowym różem, który doskonale pasuje do koloru paznokci Mai. Zakładamy więc króciutką kurteczkę z obszernym kołnierzem i szal w tym samym kolorze. Pozostając przy jasnej tonacji, kurteczkę zastępujemy beżowym żakietem nawiązującym w formie do krótkiego płaszcza. Czarne guziki sprawiają, że wierzchnie okrycie nawiązuje do reszty stroju. Jak zawsze naszym modelkom towarzyszy z aparatem Grzegorz Sidorowicz. To właśnie dzięki niemu uczestniczki Metamorfoz mogą później, zerkając na zdjęcia, przypomnieć sobie przygodę z metamorfozami. Maja starannie selekcjonuje swoje zdjęcia, zanim gdziekolwiek je pokaże. Na Facebooku mam profil, ale sporo zdjęć tam nie mam. Bardziej dla siebie zachowuję swoje zdjęcia. A już teraz przypomnijmy sobie, jak zmieniła się Maja. Tak wyglądała przed metamorfozą. A tak prezentuje się po tym, jak zajęły się nią nasze stylistki. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie z wizażystką i wyruszamy do sklepu Ryłko w galerii, gdzie rozejrzymy się za czymś eleganckim i pasującym Edycie. Na początek coś na co dzień. Dżinsy zamieniamy na czarne, obcisłe spodnie, do których Edyta założy białą bluzkę i szary sweterek. Wzbogacony o koronkowe wykończenie i pokaźną aplikację w kwiaty.
Do całości mogą być buty na płaskim obcasie, ale mogą być też niezwykle kobiece szpilki. Wygodnie i elegancko. Swobodnego charakteru stylizacji nada też dość obszerna czarna torba na ramię. A teraz sprawdzająca się zawsze i wszędzie mała czarna, dopasowana, doskonale szyta z krótkimi rękawkami sukienka, to uniwersalny strój, który możemy wzbogacić biżuterią albo ubarwić kolorystycznie chustą czy apaszką. A teraz dziewczęca sukienka w geometryczny wzór. Sukienka jest przed kolano, co podkreśla jej swobodny charakter, a Edyta na tego typu sukienki może sobie bez wątpienia pozwolić. Różowy kołnierzyk to akcent kolorystyczny, który doskonale pasuje do pomadki na ustach Edyty. Do sukienki Edyta zakłada szary, dziewczęcy płaszczyk uszyty z wygodnej tkaniny. Ten doskonale sprawdzi się na co dzień, podobnie jak torebka w lila kolorze. Edyta wygląda elegancko, ale i niezwykle dziewczęco. Elektryzuje spojrzeniem, które tak doskonale podkreśliła wizażystka. Już za chwilę to samo spojrzenie zobaczymy na zdjęciach Grzegorza Sidorowicza. Wcześniej jednak przypomnijmy sobie, jak zmieniła się Edyta. Tak wyglądała przed metamorfozą, a tak prezentuje się w jej finale. To już wszystko. Teraz decyzja należy do Państwa, a do nas przyznanie nagrody w drodze losowania. Na Państwa telefony ze wskazaniem na jedną z dwóch metamorfoz czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 9 pod redakcyjnym numerem telefonu. Zwycięzca będzie mógł sobie wybrać biżuterię w sklepie Rylko lub Lena Largo.